Piłkarze Radomiaka Radom w wyjazdowym meczu Fortuna pierwszej ligi pokonali Stomil Olsztyn. Jedyną bramkę meczu zdobył Leandro Rossi. Pod nieobecność kontuzjowanego Karola Angielskiego w wyjściowym składzie na mecz ze Stomilem wyszedł Karol Podliński. Olsztynianie w ostatnich spotkaniach Fortuna pierwszej ligi nie przegrywali, a ponadto byli głodni gry, bowiem na boiska powrócili po kilkunastodniowej kwarantannie. Tymczasem w drużynie Zielonych dość niespodziewanie zadebiutował Atanasios Scheidt, który do tej pory występował jedynie w drużynie rezerw. Debiut Amerykanina mógł dojść do skutku, bowiem na lekkie urazy narzekali zarówno Mateusz Radecki, jak i Mateusz Lewandowski. Do przerwy utrzymał się wynik bezbramkowy, a pierwsza połowa nie należała do najbardziej widowiskowych. W końcu w 59. minucie padł gol. Zespołową akcję wykończył Leandro Rossi. Zieloni po zdobyciu bramki nie cofnęli się do defensywy, ale i nie zdobyli kolejnej bramki. Ostatecznie wygrali w Olsztynie 1-0. Bardzo cenne zwycięstwo. Wiemy, że tutaj stadion Stomilu jest trudnym terenem przede wszystkim, bo wiele zespołów tutaj gubi punkty. Mieliśmy oczywiście plan na ten dzisiejszy mecz. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie troszeczkę za mocno się cofnęliśmy gdzieś tam do tyłu. Natomiast potem skorygowaliśmy to, poszliśmy trochę wyżej, mecz się wyrównał. Było parę sytuacji z jednej i z drugiej strony. Tak jak w przerwie w sumie powiedziałem zawodnikom w szatni, że to jest taki mecz do jednej bramki, który zespół strzeli. Prawdopodobnie wygra ten mecz. No i strzeliśmy bramkę po bardzo ładnej akcji. Potem wydaje nam się, że też kontrolowaliśmy dosyć dobrze to spotkanie, bo nie dopuszczaliśmy tutaj gospodarzy do jakiegoś zagrożenia sytuacji, może stałymi fragmentami gry. Także cieszymy się z tego bardzo. W tabeli Fortuna pierwszej ligi prowadzi Brookbet Termalika Nieciacza z 27 punktami na koncie. Po rozegraniu 10 spotkań Radomiak uzbierał 17 punktów, co daje mu 7 miejsce w tabeli. Stawkę zamyka Sandecja Nowy Sącz z zaledwie jednym punktem.